wszystko idzie dobrze. Po mojej myśli, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. No i że jestem szczęściarą, że przez te lata udało mi się zebrać wokół siebie... Nie przerywajmy! Dzień dobry! Jak się macie? Bo ja świetnie. Niedawno obchodziłam urodziny. Oczywiście 18. W gronie znajomych i rodziny. A że każde urodziny to czas wspomnień i przemyśleń, doszłam ostatnio do wniosku, że wszystko idzie dobrze. Po mojej myśli. Zarówno prywatnie, jak i zawodowo. No i że jestem szczęściarą, że przez te lata udało mi się zebrać wokół siebie tylu życzliwych ludzi. Mam cudowne dzieciaki, wyjątkowego męża, fajną pracę, dwie wydane książki i zrobiłam wiele innych fantastycznych rzeczy przez wszystkie te lata. Jednym zdaniem, mam się czym pochwalić. Tak, tak. Skończmy z fałszywą skromnością. Trzeba się chwalić. Oczywiście lepiej wtedy, kiedy naprawdę mamy czym, bo chwalenie się liczbą brudnych kubków w zlewie czy godzinami spędzonymi przed telewizorem jest raczej kwestią sporną. W życiu każdego z nas jest coś, co można uznać za sukces. Czasem to taka zwykła czynność jak przeczytanie kilku książek. No niby nic, a jednak pewne osiągnięcie, zważywszy, że na co dzień musicie podzielić swój czas pomiędzy rodzinę i pracę. Rzucenie palenia, systematyczne chodzenie na jogę czy codzienny jogging to także wasze osobiste sukcesy. Andy Warhol mówił, że każdy z nas może przeżyć 15 minut sławy. Błysk fleszy, paparazzi za oknem, wywiady w magazynach. No wiecie jak jest. Okej, no może nie aż tak, ale trzeba wykorzystać te 15 minut najbardziej jak się da, wycisnąć jak cytrynę. Dziś powiem wam o takiej szansie, więc jeśli jesteście beneficjentami lub znacie kogoś, kto zdobył dotację z Unii Europejskiej, słuchajcie uważnie. W weekend, miejmy nadzieję, że ciepły, od 5 do 7 czerwca odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w skrócie DOFE. Odbywają się co roku od 7 lat i pokazują, jak wiele w Polsce zmieniły dotacje unijne. Jest to ogólnopolska impreza, do której mogą zgłosić się unijni beneficjenci, czyli osoby, firmy, przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie na zrealizowanie swojego projektu. Zgłaszać można się na stronie www.dniotwarte.eu, wypełniając formularz. Należy to zrobić do ostatniego dnia marca, czyli 31. Formularz nie jest skomplikowany. Należy podać w nim podstawowe dane, takie jak na przykład numer projektu, proponowany tytuł Dnia Otwartego czy program operacyjny, w ramach którego otrzymaliście pieniądze. Pomysłem na dzień otwarty może być piknik, może być kino letnie, koncert, czy po prostu otwarcie swojej firmy dla ludzi. To wielka frajda, kiedy do tej pory zamknięta i pilnie strzeżona firma otwiera swoje zaplecze, no i możecie je zobaczyć, porozmawiać z pracownikami, prawda? W zeszłym roku na całą akcję złożyły się aż 842 różne wydarzenia i odwiedziło je około 160 tysięcy osób. Wcale nie dziwi mnie tak duże zainteresowanie. Korzyści z wzięcia udziału w dniach otwartych są naprawdę duże. Już wyliczam. Profesjonalna promocja akcji w telewizji, radiu i internecie. Funkcjonalna strona internetowa z mapą wydarzeń, dzięki której odwiedzający z pewnością trafią do waszej siedziby i znajdą projekt. Plakaty i ulotki w wersji elektronicznej. Emisja spotu promującego akcję w środkach komunikacji miejskiej. City lighty na wiatach przystankowych promujące akcję. Niezła promocja, co? I to za darmo! Dodatkowo najciekawsze projekty i atrakcje znajdą się w albumie, który wydrukujemy i wyślemy w wiele miejsc w Polsce. Ponadto nakręcimy o tych projektach krótkie filmiki. Dzięki tak szerokiej, wielokanałowej reklamie o waszym projekcie dowiedzą się potencjalni klienci, kontrahenci czy po prostu odwiedzający z całej Europy. To co? Wszyscy na DOFE marsz! Trzymajcie się ciepło. Pa!